Akuratnie celnie, ale pozycja Tao jest niesprawdzona. Tao może za moment wyniszczyć rywala. Trzy fragi zdobyte i zostaje tylko dewodówek. Przeciwko LDLC zobaczymy, jak Polacy szybko atakują pod ten bombsite, a złapany dewodówek i jeszcze XMS przygotowany w BS-ie. Na razie jego pozycja nie jest jeszcze sprawdzona i to wykorzystuje Francuz. Na szczęście jest momentalny rewanż, chociaż Maten świetnie ze swoim USP sobie radzi. Dwa fragi zdobyte, do tego jeszcze ciekawa pozycja. Snax sprawnie się rewanżuje, no naprawdę dynamiczna runda w wykonaniu i jednych i drugich. Logan jednak jest już na plecach, sama bomba też nie jest podkładana na widok i to oczywiście pozwoli Snaxowi dosyć długo przeżyć. Ten jednak myślałem, że stanie w BS-ie, chciał się ewakuować, znaczy jeden na jednego. On kontra Logan. No i pytanie, kto tą rundę wykończy? Na razie jednak mamy trochę wymian, no znaczy jest gotowy w BS-ie. Namierza Logana, fenomenalny strzał z wyskoku. I jednak to Polacy wygrywają rundę pistoletową, ale terrorystów do tego Snax widzimy robiący zamieszanie na A po to, aby otworzyć drogę Tao. No ten jednak też dał się już namierzyć i doskonale zdają sobie sprawę Francuzi, od których pozycji będą Polacy atakować. Ale Tao błędu nie popełnia, dewodówek też ma problemy z punktami zdrowia i to wykorzystuje Snax. Sytuacja nam się wyrównała 2-2, ale Tao pytanie, w którym miejscu jest, no jednak był bardzo mocno otwarty na kontakt rywala i w tym momencie Snax no musi sobie poradzić. Zobaczmy też, jak podłożona jest bomba ta. Widzimy, że na widok i na maina. I myślałem, że nasz wiele, nasz jednak nie do końca. Tak, zobaczmy, że Matent. On myśli, że Snax jest w BS-ie. Teraz Snax, przedostając się do maina, może ograć w bardzo prosty sposób rywali. Pytanie, no właśnie, czy LDLC zdąży, bo oni przecież nie mają tego defa. Snax to wykorzystuje, dopiero teraz poleciał smoke. Świetny skan ze strony Snaxa i Virtus Pro taką rundę wygrywa 2-4. Planowany przez Snaciego. Dewodówek też namierzony w okolicach wózka widłowego. No akurat Snaci jeszcze nie trafia. Też wiadomo, że nie jest to prosta rzecz. Tao akurat złapany z granatem w ręku. Znaczy jednak gotowy błąd Polaka i okazuje się, że z tego LDLC buduje przewagę. Pozycja Snaxa też jest znana, o dziwo Logan tego nie wykorzystuje. Patent jednak łapie Snaxa, no właśnie, biały dopiero teraz się wychyla. Zna pozycję jednego z rywali. No ale Matent czwartego fraga zdobywa i okazuje się, że jednak w rundzie eko LDLC zgarnia punkt. Wow, dobre granaty błyskowe. Pozycje przejęte w sposób dosyć sprawny. XMS, który będzie chciał za moment liczyć na wsparcie kolegi, ale teraz zaflaszowany XMS, mimo to udało się wychylić. Matent również rozkręca full auto. No Michu jeszcze jakiegoś team killa zrobił na białym, zostaje tylko Snax. No i niestety, ale z tej przewagi Polacy w międzyczasie wyciągnęli tylko jednego fraga. I zabrać mu tą informację. No i teraz na pewno Logan będzie musiał troszkę mocniej uważać. Chociaż widzimy, że i tak Polacy próbują atakować z dwóch stron naraz. XMS już łapie Micha. No znaczy niestety niecelnie po raz kolejny. XMS kosi Polaków. Tao też zaflaszowany, mimo to łapie jeszcze Matenda, ale Tuanu wcelowany i zostaje tylko biały. Ten jeszcze zgarnia dewodówka. Próbuje oczywiście walczyć, ale XMS zdobywa właśnie czwartą eliminację i niestety, ale Virtus Pro dalej nie znalazło złotego środka. No mnie XMS-em niestety nieudany. No LDLC bardzo pewnie czuje się w tym mainie i z reguły buduje tam przewagę. To do XMS-a, co on w tym momencie robi? Ależ on się czuje pewnie. 18 frag na koncie. No znaczy, fajnie, że odpowiada, bo akurat frag na Loganie jest ważny. No ale oczywiście już wcześniej XMS stworzył ogromną przewagę, chociaż teraz LDLC pytanie, czy nie przesadza z agresją. Czyli czuć się na tyle pewnie. Może nie docenili troszkę Polaków. No a Snaci, jeżeli chodzi o eliminację, jest na górze wraz ze Snaxem. Tym razem żadnego błędu Polak nie popełnił i no wierzę, że takie no wręcz wchodzenie pod celownik Snaciemu drużyna Virtus Pro będzie musiała wykorzystać. XMS w miejscu, z którego akurat słynie biały, ten dosyć często tą pozycję zajmuje. Sam jednak jest mocno spalony, Snaci poobijany, ale oczywiście te płomienie już musiały wyeliminować XMS-a z rundy. Dewodówek próbujący jeszcze grać za tego smoka. Ważne pojedynki teraz Polaków, Snax, świetne wejście. No i Tuanu, który już widzimy, że chyba raczej będzie decydował się na zachowanie broni. I brawo, bo Virtus Pro gdzieś tam wykorzystuje ten
lekki prezent, nazwijmy to ten mały prezent od rywala. Zmienia drzwi po to, aby spowolnić podejście drużyny Virtus Pro i Snax, który swój pojedynek wygrywa Tuanu. Celowany w BS, kolejny błąd snajpera LDLC. No co w tym momencie robi Tuanu? To jest bardzo ciekawe, ale Matent jest na plecach i to może on za moment uratuje tą rundę właśnie ekipie z Francji, chociaż Snax jest powoli na plecach i tego totalnie nie spodziewa się Matent i ta wymiana będzie bardzo korzystna dla Polaków. No zostali tylko snajperzy na placu boju, czy jest sens odbijać? My już widzimy, że nie ma. Nie, biały, totalnie już schowany. No i na razie Tao, który czeka na eliminację, ten widzimy, że ma spore problemy. Pozycja białego też nie wiem, czy była sprawdzona, chyba po prostu Logan był zafleszowany, dlatego strzelał i biały się wystraszył. Niemniej jednak cały czas Polacy próbują walczyć. Trzech na trzech. No niestety teraz już XMS z fragiem. Michu oraz Snax zostali tylko na placu boju. Czekamy na samą próbę odbijania, ale niestety Polacy będą odbijali, no właśnie, z jednej strony. Do tego dorzucony granat błyskowy, próba wychylenia, flash całkiem niezły, zostaje tylko Snax. Z tego granatu dymnego jeszcze nie korzysta. Sam jednak widzimy, że woli się strzelać. Eliminacja zdobyta, świetny flash też od kolegi. I Tao radzi sobie bardzo dobrze. Do tego Michu na rotacji, zostaje tylko dewodówek. Michu, bardzo agresywna gra, ale niezwykle skuteczna i Virtus Pro już od pierwszego fola odpowiada, co najważniejsze dla nich, runda wygrana bez straty, gdzie LDLC będzie chciało zaatakować, bo widzimy, że na razie zmierzają w kierunku bombsite'u B. Tao za szybko chyba nawet złapany, pozycja Snaxa jeszcze chyba znana nie jest i pytanie, co zrobi Polak, ten na razie łapie jedną eliminację. Madent się wychyla z kłopotami, zostaje tylko Logan i Polacy wygrywają kolejną rundę w CT, wykorzystać. Na razie XMS czeka na podsadzkę, wychylenie po jakimś flashu, teraz stało jednak z udanym rewanżem, do tego jeszcze dorzucenie kolejnych granatów, znane pozycje rywali, dewodówek tylko 12 HP, no i widzimy, granaty dały to niesamowicie proste odbijanie, 9 punkt wpada na konto Polaków, aby odsmokować najważniejsze pozycje, bo smokowane są drzwi, odsmokowany jest main, dewodówek ciągle za drzwiami, za wózkiem przepraszam się wychyla, ale nie daje rady, dwóch na dwóch. Zostaje tylko Tuanu, jego pozycja jest przecież doskonale znana. Snax celowany, Snax błędu nie popełnia i po raz kolejny Virtus Pro odbija sobie bombsite A, ale widzimy, że no cały czas jednak są te straty. Ciągle 3, no ale wiadomo, że gdzieś tam Virtus Pro buduje ten coraz korzystniejszy wynik. A chyba, że Snaci się popisze, jeden z rywali już zamyka akcję od długiej, do tego są granaty, ale mimo to Snaci może się mocno wychylać, ten strzela niecelnie, teraz mimo, że był zafleszowany, daje sobie radę, Michu też z fragami, do tego jeszcze poobijany XMS i mimo, że Polacy byli w dwójkę, radzą sobie świetnie, Snaci idealnie wcelowany, zostaje tylko Tuanu, to będzie za moment reset ekonomiczny drużyny LDLC, sam Tuanu nawet nie zachowa swojej snajperki, widzimy, że LDLC jest totalnie bez pieniędzy, bez cierpliwości, że LDLC chyba chciało za szybko. A nie dość, że to oczywiście wszystko oddali się od nich, to jeszcze mogą za moment to spotkanie przegrać. No Polacy widzimy, jak teraz łatwo eliminują rywali, no zostaje XMS, ten ma ostatnią pestkę w swoim diglu. Jedna strata, do tego za moment pewnie podniesiona jeszcze AWP dla Snaciego. Polacy wychodzą na prowadzenie i tak jak mówię, zobaczmy ile mają kas. Nikt nie rotuje, biały jest gotowy, Michu też i biały z fragiem. Michu za moment też powinien wspomóc swojego partnera. No ale Tuanu, jest jeszcze szansa oczywiście na wygranie tej rundy, szczególnie, że od środka wchodzi dewodówek. To jest nagle dwóch na dwóch i proszę bardzo. Jeszcze LDLC daje sobie szansę. A co do dewodówka, ma świetną pozycję. Pytanie, czy wygra pojedynek ze Snaxem. Problemy Francuza, ale mimo to cały czas LDLC w korzystnym położeniu, bo to jest teraz dwóch na jednego. Tao niestety bez smoka, sama bomba podłożona na widok. Coraz mniej czasu też dla Polaka, ale Tao słynął przecież zawsze z tych sytuacji. No ale nie tym razem, dewodówek. Cztery zdobyte eliminacje, do tego jeszcze ta zmyłka, ale tu się przygotowany od długiej, to jest świetna zmyłka, korzystająca z dwóch pozycji naraz, ale Michu na to nie daje się złapać. Też zobaczmy, że Virtus Pro w żaden sposób nie rotuje w tym spotkaniu. Snax akurat niecelnie, ale pozycja Tao jest niesprawdzona. Tao może za moment wyniszczyć rywala. Trzy fragi zdobyte i zostaje tylko dewodówek. I w ten sposób możliwe, że Virtus Pro za moment zakończy to spotkanie. No do tego jeszcze gotowy Michu i brawa dla Virtus Pro. Znowu w niesamowicie ważnym momencie, to oni są górą. I też nie mają zbędnego granatu, bo został oczywiście tylko smoke w ich posiadaniu. No i na razie to Polacy, którzy zdobywają pierwszego fraga. No nie wiem, co musiałby zrobić LDLC. Polacy też widzimy, że starają się minimalizować
szanse na błąd, prawie że do zera, grając właśnie na odbijanie, bo w BS-ie ktoś by wjechał drzwiami po fleszu, mogłoby być różnie, a teraz gra na odbijanie, to wygląda dobrze, tego są granaty, świetne skanowanie przez smoki, Eldirs nie będzie mogło zająć żadnej dobrej pozycji, no Logan strzelający się za czwórek ze scouta, to jest chyba ostatnia nadzieja tej drużyny, musiałby z dwa, jak nie trzy heady jeszcze sprzedać. No pytanie, czy na to stać Logana w tej rundzie, czy Virtus Pro popełni taki błąd, bo jednak jest problem, jeżeli chodzi akurat o granaty błyskowe. Może nie błyskowe, tylko zapalające, bo błyskowe akurat są. A co do Logana, ten widzimy, że rezygnuje z dalszego wychylenia. Virtus Pro, no coraz bliżej wygrania tej rundy, są już w BS-ie, snak wcelowany i zostaje tylko XMS w BS-ie 1 na 5, tego drużyna LDLC nie ma prawa wygrać, dokładnie tak, runda wygrana bez straty i przede wszystkim brawa za pomysłowość Virtus Pro w CT, bo każda runda jest inna, bardzo mi się podoba to, że Virtus Pro nie ma problemu z grą na odbijanie, często gra na odbijanie na B, często gra na odbijanie na A, kiedy szukają agresji po drugiej stronie mapy, to wygląda bardzo przyjemnie i to pozwala drużynie Virtus Pro zgarnąć kolejną wygraną i dzięki temu umacniać się oczywiście w tabeli SEA MDL. Z tego co widzimy na serwerze, że już nie ma, to oczywiście oznacza koniec transmisji. Bardzo